Dzisiaj wypłynęła wiadomość, że nie będzie ostatecznie walki Krzyśka Wodarczyka z Żanem Markiem Mormekiem. Jakie są teraz plany wobec Diablo? No jesteśmy na gorąco jeszcze nie wiemy. Jesteśmy umówieni z Andrzejem Wasilewskim na spotkanie, po prostu w którą stronę musimy pójść. No bo co, no obowiązkowy pretendent Jacobo Fragameni, czy kogokolwiek interesuje ta walka na przykład, ale jest obowiązkowym pretendentem. Kto jeszcze zostaje? No Tarver już wiemy, nie wiem, jak tam dyskwalifikacja się kończy. Czechijew, miała być gdzieś tam następna walka po obowiązkowej. Także w tej chwili jest, mówię, na gorąco, trudno mi powiedzieć. Nie wiem już. Jak to będzie wyglądało? Czy Krzysiek teraz będzie potrzebował trochę spokoju, regeneracji, czy będzie mógł, nie wiem, z marszu ruszyć do kolejnych przygotowań? Jak daleko te przygotowania zabrnęły? To wstępowaliśmy już w drugi tydzień sparingów, już kolejny raz, trzeci raz. Trzeci raz, także no nie jest to dobry start. Mogę porównać ten stan Krzyśka do stanu przed walką z Fragameniem, kiedy on tak samo trzeci raz nam przyniesiono walkę i Krzysiek był troszeczkę psychicznie rozbity. Nie dziwię się, bo oprócz formy, kondycji, techniki, taktyki, szykujemy też formę psychiczną. I ta forma po prostu w pewnym momencie, tak jak dzisiaj, spada całkowicie. Krzysiek chciał posparować, prosił mnie posparować tu z każdym, bo rozumiem go, bo mówię, musiał gdzieś wyżyć, bo nie jest to sytuacja komfortowa dla takiego zawodnika, który szykuje się na tak ważną walkę i pierwszy raz jeszcze może być przeniesiona, drugi raz jeszcze poradzimy sobie, ale trzeci to już naprawdę tragedia. Ile teraz trzeba będzie odpoczywać od boksu, żeby znowu móc ruszyć z przygotowaniami? Trudno powiedzieć, ja mówię, jesteśmy na gorąco, muszę porozmawiać z Krzyśkiem, z Andrzejem i wszystko będzie zależało od terminu, bo tu nawet nie patrzymy ile trzeba, ale jakie też będą propozycje, co będzie się działo. Ale jestem za tym, żeby parę tygodni na pewno dobrych odpoczął, żeby się wybrał z żoną gdzieś na urlop. On tego teraz potrzebuje.